Dzień dobry kochani, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na haul mierzymy. Ciuchy, które kupiłam, są z lumpeksu, szachownicy, z Pepco, Sinsay, więc jeśli macie ochotę, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Weźcie sobie kawkę, herbatkę, bo na pewno ten film będzie troszeczkę dłuższy, ponieważ mam tutaj sporo rzeczy Wam do pokazania. I tak jak powiedziałam, będzie to haul mierzymy, ale ostatnio 2 albo 3 osoby napisały do mnie, czy mogłabym Wam w inny sposób nagrywać to mierzymy, żebyście mogli zobaczyć moją całą sylwetkę, na przykład jak wygląda sukienka, dokąd mi sięga i tak dalej. Ja zawsze Wasze komentarze biorę pod uwagę i jak na przykład ostatnio mi napisaliście, czy mogłabym w inny sposób nagrywać mierzymy, jak pokazuję Wam ciuchy, to oczywiście zmieniłam to. I w dzisiejszym odcinku postanowiłam, że nagram Wam takie mierzymy w lustrze. Czyli będziecie mogli zobaczyć mnie całą, pokażę Wam dokładnie, jak wyglądają te ciuchy. Więc mam nadzieję, że tutaj mamy już rozwiązaną sytuację. Tak jak powiedziałam, ja zawsze biorę pod uwagę Wasze komentarze. Staram się zmieniać, jeśli na przykład coś napiszecie do mnie, żebym inaczej ustawiła kamerę, albo żebym inaczej dla Was coś tam pokazała, to zawsze biorę to pod uwagę. Więc na początku przejdziemy sobie do ciuchów z lumpeksu. Mam tutaj troszeczkę tych rzeczy Wam do pokazania i powiem Wam, dziewczyny, że ostatnio to tak nie miałam za bardzo szczęścia do lumpeksów. Chodziłam co prawda co jakiś czas, ale jak już byłam na przykład tam o godzinie 14, 15, to już niestety nic nie było ciekawego, wszystko było przebrane. Ale ostatnim razem miałam właśnie czas i po prostu wybrałam się samego rana do lumpeksu i znalazłam kilka rzeczy, nawet jedną rzecz znalazłam z metką. Więc na początku, tak jak powiedziałam, pokażę Wam ciuchy z lumpeksu. I mam tutaj bardzo ładne spodnie, takie jeansowe. Tutaj zobaczcie, one mają cyrkonie. Gdzie nie gdzie. To jest taki grubszy jeans, ale spodnie są w idealnym stanie. Wyglądają jak nowe i myślę, że na przykład w jakiejś tam sieciówce musiałabym zapłacić za takie spodnie ze stówkę albo i więcej, ponieważ takie zwykłe jeansy zazwyczaj w sieciówkach kosztują już teraz ponad stówkę. Ja za nie zapłaciłam w lumpeksie 6 zł, bo byłam na wyprzedażach. Nigdzie oczywiście nie są zniszczone, nigdzie nie są przetarte. Ja już Wam niejednokrotnie powtarzałam, że jak chcecie sobie kupić spodnie w lumpeksie, to zawsze zwracajcie uwagę na to, czy nie są nigdzie tutaj w kroku przetarte, bo często zdarza się tak, że nogawki są, wiecie, w całości, że tutaj nic się z nimi nie dzieje, że nie ma plam i tak dalej, ale w kroku często są przetarte, albo na przykład brakuje zamka, czy tam guzika. Z guzikiem to nie ma problemu, ale z zamkiem to już jest większy problem. Więc takie spodnie, zaraz oczywiście zobaczycie na mnie, jak one wyglądają. Fajne, powiem Wam, że jestem z nich zadowolona. A jeśli chodzi o sklep, to tutaj niestety Wam nie powiem, bo nie ma metki. Okej, i tak w tych spodniach wyglądam. Fajnie, że tutaj mają te cyrkonie. One tutaj są zapinane na guziczki i powiem Wam, że jestem z nich zadowolona. Ja sobie troszeczkę tutaj dół podwinęłam, ale oczywiście nogawki są idealne. Może Wam pokażę, jak to wygląda. I tak wygląda z nogawką odwiniętą, a tak z podwiniętą. Wiem Wam, że bałam się troszeczkę, że te spodnie będą mnie pogrubiać, ale na szczęście tak nie jest. I do tego na przykład można założyć białą koszulę, którą zaraz zobaczycie na filmie. Do tego białe trampki albo na przykład buty na wysokim obcasie i stylizacja gotowa. Kolejne spodnie już są takie. Bardzo ładny kolor. To są oczywiście rurki, to są spodnie takie bardziej dopasowane, ale mają ogromne dziury. Wiadomo, że nie każdemu takie spodnie podarte się podobają, ale zauważyłam, że teraz takie spodnie są modne. Im większe dziury, tym lepiej. Jak to powiedzieć? Mamy przewiew, tak? Kochani, dajcie mi coś w komentarzach, czy lubicie takie spodnie z dziurami, czy nie. Ja co prawda nie kupuję w sieciówkach takich spodni, które mają ogromne dziury, bo uważam, że to nie ma sensu. Lepiej już się wybrać faktycznie do tego lumpeksu i kupić takie spodnie z dziurami. Tutaj 6 zł za nie zapłaciłam. Bardzo fajne. Ja jestem zadowolona. I ładny kolor. I one są z firmy Red Dress. Nie wiem, nie znam. Mam już spodnie na sobie, one są oczywiście z wyższym stanem, jedynie są troszeczkę na mnie za duże, ale myślę, że założę do tego paseczek i będzie ok. Ładny kolor, już dawno takie spodnie szukałam i faktycznie te dziury są ogromne, bo zobaczcie, na tym tutaj kolanie widać, że ta dziura jest no duża, tutaj już jest mniejsza.
ale mi jakoś to bardzo nie przeszkadza, bo zauważyłam, że dziewczyny chodzą jeszcze w bardziej podartych tych spodniach, więc nie jest tak źle. Jak widzicie, nogawki są dopasowane. Nawet te nogawki nie są za długie, bo czasami zdarza się tak, że muszę podwijać, a tutaj nic nie trzeba z tym robić. Więc dajcie mi, dziewczyny, znać, jak wam się podobają takie spodnie i czy byście założyły, czy dla was to już jest za duża dziura. Tutaj mam takie spodenki, ale one są akurat dłuższe. Taki ładny, niebieściutki jeans. I to jest też fajne, że właśnie one tutaj mają koraliki na nogawkach. Są dopasowane bardziej, bo oczywiście już je mierzyłam. I też za nie zapłaciłam 6 zł. Tutaj są delikatnie przecierane. Oczywiście stan bardzo dobry. Nic się z tymi spodenkami nie dzieje. Fajne. Powiem wam, że jestem z nich zadowolona, bo ostatnio szukałam właśnie takich spodenek, które są troszeczkę dłuższe, bo w sieciówkach zauważyłam, że jest bardzo dużo spodenek, ale takich króciutkich, bardzo króciutkich nawet. I ja, wiecie, tak za bardzo nie lubię takich spodenek, bo też nie przepadam za swoimi nogami, a jeszcze jak miałabym założyć takie króciusie spodenki, to mi się po prostu u mnie to nie podoba. I tak wyglądam w tych spodniach. Tutaj możecie zauważyć, że one są dłuższe niż spodenki, więc będą idealne na przykład na chłodniejsze dni, kiedy nie będę chciała zakładać długich spodni, tylko coś takiego sobie założę. Fajne jest też to, że tutaj one mają koraliki, więc coś takiego dłuższego jak najbardziej mi się przyda. I teraz mam wam do pokazania bluzę, która jest z metką i też kupiłam ją za 6 zł. Bardzo fajnie, bo już dawno szukałam takiego koloru i ta bluza wygląda tak. Fajna, ja jestem zadowolona z mojego zakupu, tym bardziej za takie pieniądze. Ja akurat jej nie mierzyłam, więc jestem ciekawa, dokąd ona mi będzie. Może będę ją mogła potraktować jako sukienkę taką dresową. Zaraz zobaczymy. I zobaczcie, kochani, mamy tutaj metkę. Specjalnie jej nie zerwałam, żebyście mi uwierzyli, że faktycznie ta metka była. Więc to jest bluza nowa. Fajna, taka z kapturem. Ładny kolor. Z przodu ma kieszonkę, taką większą. Po bokach ma rozporki. I nawet spory ma te rozporki, więc myślę, że jako sukienka się za bardzo nie nada. Chyba że będzie taka długa, że nie będzie mi to przeszkadzało, ale rozporek ma bardzo długi. Tak wyglądam w tej bluzie. Fajne jest też to, że ona ma kaptur. I pokazuję wam już dół. Tutaj jest taka ogromna kieszeń. I tutaj, kochani, jak możecie zauważyć, faktycznie ta bluza ma ogromne rozporki, więc nie mogę jej potraktować jako sukienkę dresową, bo po prostu za dużo by było widać. Ale do leggingsów myślę, że będzie ok. Taka jest długość. Podoba mi się ta bluza, ładny kolor. Tylko szkoda, że ona ma takie ogromne rozporki, bo myślałam, że będę ją mogła potraktować jako sukienkę dresową, chociaż nie bardzo, bo jak widzicie, ona jest króciutka, ale do leggingsów myślę, że będzie ok. Tutaj mam sukienkę, która jest bardzo podnieciona, również z lumpeksu i zapłaciłam za nią 6 zł. Widzę, że w kamerze jest taka bardzo jasna, a tutaj na żywo oczywiście jest o kolorze czerwonym. I na samym dole, jak możecie zauważyć, ma cyrkonie. Bardzo ładnie to wygląda. Ja ją kupiłam po to, żeby na przykład założyć do tego paseczek, trampki białe. I myślę, że to będzie super wyglądać. Czy nawet czarne trampeczki albo czarno-białe. Wiecie, tak po prostu, żeby na luzie coś takiego założyć. Fajna. Bardzo mi się podoba. Niby taka zwykła, ale ten dół robi robotę. Tak, kochani, wyglądam w tej sukience i powiem wam, że nie do końca mi się podoba. Wydaje mi się, że przez to, że ona tutaj tak odstaje, bo zobaczcie, tak dziwnie odstaje, to mnie pogrubia, więc albo tutaj musiałabym założyć sobie paseczek. No nie wygląda to zbyt fajnie. Nie podoba mi się, niestety. No fajna, taka luźniejsza, ale przez to, że tutaj tak dziwnie odstaje i ta długość zdecydowanie nie jest dla mnie. Gdyby była ciut krótsza, o gdzieś tyle, to myślę, że wtedy by to wyglądało dużo, dużo lepiej, a tak to nie za bardzo. Poczekam na wasze komentarze, a wy dajcie mi znać, czy dobrze wyglądam w tej sukience, czy jednak nie, bo się zastanowię, czy ją oddać, czy po prostu sobie ją przerobić.
Nie wiem, kochani, powiem wam, że nie mam pomysłu, ale widzę, że ta sukienka mnie pogrubia. To nie wygląda zbyt dobrze. I to tyle, jeśli chodzi o lumpex, a teraz przechodzimy do szachownicy. U mnie niestety nie ma tego sklepu, ale jak byłam ostatnim razem u rodzinki, to wybrałam się do szachownicy, bo niestety nie wzięłam za dużo ciuchów i musiałam sobie coś zakupić. I mam tutaj spodenki, takie dresowe, zobaczcie jaki ładny kolor. Były też o innych kolorach, ale ja zdecydowałam się na takie, one są tutaj wiązane. One kosztowały albo 25, albo niecałe 30 zł, z tego co pamiętam. I ja mam tutaj rozmiar M. Fajne, wiecie, tak na co dzień do zarzucenia uważam, że spoko. Tym bardziej za taką cenę. I tak, kochani, wyglądam w tych spodenkach. Tutaj, jak widzicie, one mają kieszonki. Fajna długość, tylko do takiego koloru spodenek fajnie, jakby te nogi były troszeczkę opalone, bo ja jeszcze niestety nie mam takich opalonych, troszkę mam blade, tutaj na dole są one podwijane, złapane nitką, fajne. A druga rzecz, którą kupiłam w szachownicy, są to spodnie, które wyglądają tak, tutaj na samej górze mają gumkę, oczywiście są wiązane. I co mi się w tych spodniach podoba, to to, że one są z wysokim stanem. Po bokach mają kieszonki, na dole również mamy gumeczkę. I to są spodnie z takiego cięższego materiału, ale oczywiście nic nie prześwituje. Bardzo wygodne, bo oczywiście już je nosiłam. I jak będziecie w szachownicy, to dziewczyny, zajrzyjcie sobie na te spodnie. One kosztowały niecałe 30 zł bez jednego grosika. Oczywiście były na promocji. Dobrze, kochane, i tak wyglądam w tych spodniach, jak widzicie, są z bardzo wysokim stanem. Fajne jest też to, że one mają gumkę, oczywiście ta gumka w ogóle nie gniecie. Zawiązałam sobie tutaj tym sznurkiem, tutaj mają kieszonki. Nie trzeba tutaj nic podwijać, są bardzo wygodne, nie są takie mocno upięte, tylko idealne na co dzień do latania. I teraz przechodzę do Sinsaya. Dziewczyny, polecam wam zaglądać do tego sklepu, ponieważ mają fajną wyprzedaż na koszule, na niektóre spódniczki, na torebki, piżamki, spodnie jeansowe itd., itd. Ja kupiłam sobie spodnie o takim jaśniutkim jeansie. Już od dawna zależało mi na takich spodniach, które nic tak naprawdę nie mają, są zwykłe, nie mają dziur, żadnych naszywek i tak dalej, po prostu są gładkie, ale co mi się spodobało w tych spodniach, to to, że one po pierwsze nie pogrubiają, bo niektóre niestety dżinsy pogrubiają, a po drugie te spodnie są elastyczne, nie są z takiego grubego dżinsu i czuję się w nich dużo lepiej, ponieważ nie utrudniają mi tych ruchów, jest mi wygodnie i ja za nie zapłaciłam 30 zł, oczywiście były inne kolory, ja akurat wziąłam taki jaśniutki, bo na takich dżinsach mi zależało, fajnie też, że mają wysoki stan i na przykład do tego można założyć koszulę białą, jaką zaraz tutaj zobaczycie na filmie, włożyć ją do środka, trampeczki, jakiś ładny pasek i stylizacja gotowa. Jak widzicie, są też z wyższym stanem, bardzo fajny materiał, taki elastyczny, nie jest to gruby jeans i właśnie na takim kolorze mi zależało, fajnie się układają, nie są sztywne. Bardziej czuję się tak, jakbym miała leginsy, bo są naprawdę fajne. Tutaj niestety nie ma kieszeń. Za 30 zł to tylko brać i oczywiście były inne kolory. Jak dziewczyny wam się spodobają, to kupujcie, nie ma co się zastanawiać. I mam tutaj wam też do pokazania piękną koszulę, która była na super promocji, bo zapłaciłam za nią tylko 30 zł. I zobaczcie, tak ona wygląda. Jest o kolorze białym. Te rękawki są przepiękne i oczywiście tutaj są zapinane na guziczki. Cała ta koszula jest zresztą zapinana na guziki. I ostatnio jak jechałam pociągiem, to bardzo spodobała mi się stylizacja taka na luzie u jednej z dziewczyn, która też siedziała obok mnie. Miała właśnie założoną białą koszulę, do tego spodnie niebieskie, trampeczki i tak mi się to spodobało, że pomyślałam, że fajnie będzie właśnie coś takiego sobie też zakupić i widzicie, dziewczyny, właśnie zawsze coś tam można u drugiej dziewczyny podpatrzeć i bardzo mi się to spodobało, dlatego pomyślałam, że zakupię sobie też taką białą koszulę, ona też miała ją puszczoną tak na luzie, więc zakupiłam sobie
taką białą koszulę i też zauważyłam, że ostatnio białe rzeczy do mnie pasują. Też dostawałam od Was komentarze, że fajnie mi w takim jaśniejszym kolorze. I tak wyglądam w tej koszuli. Zobaczcie, jakie ma przepiękne rękawki. Tutaj jest oczywiście zapinana na guziki, co jest też na duży plus, że tutaj tych guzików nie widać. Można oczywiście podwinąć rękawki i tak ją właśnie będę nosić, że te rękawy będą podwinięte. Fajna długość, nawet tak puszczona luzem wygląda ok. Oczywiście można ją na przykład zawiązać na guza i też będzie ok. Do jakichś spodenek, żeby sobie założyć taką koszulę. Rękawki ma fajne. Taka luźniejsza, nie jest ona całkiem dopasowana. I z tyłu ona jest ciut dłuższa. Więc jak Wam się podoba ta koszula, dajcie mi znać w komentarzach. A w Pepko Dziewczyny nie mogło być inaczej. Musiałam oczywiście kupić sobie nową piżamkę. I mam tutaj taką piżamkę ładną, którą właśnie niedawno ściągnęłam z suszarki. W kwiaty, w listki. I z tego co pamiętam, zapłaciłam za nią 25 zł, na pewno nie kosztowała więcej niż 30 i do tego takie spodeneczki. Więc kochani, w dzisiejszym odcinku to tyle, mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, zostawcie komentarz, która rzecz Wam się najbardziej spodobała, a my widzimy się w kolejnym. Pozdrawiam, pa pa!